Ponad 60 Robin Hoodów przyjechało na zamek w Toszku, by rywalizować. 1 maja na dziedzińcu odbył się turniej łuczniczy. To toszecka tradycja, która odbyła się po raz 8 i która znajduje coraz więcej zwolenników, jak się okazuje. Generalnie traktujemy to jako zabawę, ale są tacy, którzy się bardzo tym emocjonują i dopytują o każdy jeden punkt, jak kto ile strzelił, kto ma kolega, ile ma kolega, ile ma punktów, więc emocje też są. Na zawodach łuczniczych jako nauczyciel historii przemycam ciekawostki związane z łucznictwem, ze średniowieczem, z Robin Hoodem, z jego bandą z lasu Sherwood. Również opowiadamy o łucznikach angielskich, opowiadamy o wojnie stuletniej, gdzie łuki odegrały ogromne znaczenie, a uczy koncentracji, odpowiedzialności, zasad bezpieczeństwa. Dlaczego lubisz strzelanie z łuku? Nie wiem, bo można się fajnie pobawić, postrzelać sobie do tarcz. To tylko zabawa, czy coś więcej? No nie wiem, może to jest to nauka. Może to nauka też. A czego uczy takie strzelanie z łuku, jak myślisz? No nie wiem, cierpliwości też, cierpliwości. Z łuku strzelały dzieci, strzelała młodzież, a nawet całe rodziny. Mamy tą kategorię mini z klasy 1-3, bo tak zostało to podzielone. Klasy 4-6, prawda, czyli do 12 roku życia. Następnie mamy kadetów do 17 roku życia, juniorów i potem są kategorie osobno kobiety, mężczyźni. No i oczywiście mamy ważną kategorię, ponieważ w Toszku rodził się Sir Ludwig Guttmann i mamy właśnie kategorię paraolimpijską. A jak wiemy, Sir Ludwig Guttmann jest pomysłodawcą paraolimpijskich igrzysk. Zgodnie z regułami dzieci strzelały z odległości 10 metrów, młodzież do 12 roku życia 15 metrów, kadeci, juniorzy i rodziny z odległości do 30 metrów. Jak się okazuje, ta dyscyplina sportu jest popularna w powiecie gliwickim, stąd wywodzą się nawet mistrzowie Polski w łucznictwie. Trzeba trenować, my trenujemy tutaj co tydzień ciężko po kilka godzin i dążymy do coraz lepszych wyników. Nasza drużyna jest praktycznie najlepszą, jeżeli chodzi o młodzieżówkę w Polsce. Mamy wielu mistrzów Polski, wicemistrzów Polski. Dzień później na zamku w Toszku odbyła się wielka strzelanina. Chcieliśmy coś takiego wymyśleć właśnie na 3 maja, żeby to nie było, że ludzie przyjdą, prawda, siądą, zjedzą kiełbaskę, ale żeby aktywnie. I przede wszystkim znowu mamy kategorię rodzinną, bo zawody są stricte organizowane dla dzieci, dla młodzieży. Natomiast z panem burmistrzem wpadliśmy pomysł, bo było bardzo dużo chętnych, dużych strzelców, prawda, czyli rodziców i ufundował również puchar w kategorii rodzinnej. Zawody w strzelaniu z wiatrówki zorganizowano po raz pierwszy, cieszyły się jednak ogromnym zainteresowaniem. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję spróbować tego sportu. Nie byłem na żadnych zawodach, w ogóle nawet na strzelnicy nigdy nie strzelałem nigdzie wiatrówki. Pierwszy raz w sumie też trzymam wiatrówkę w rękach. No, jakie wrażenia? No, takie... Czyli jakieś niebezpieczeństwo, emocje, adrenalina? Raczej adrenalina. Interesuję się takimi rzeczami, bronią i tak dalej, więc przyjechałem tutaj. Strzelałeś wcześniej? Tak, mam własną wiatrówkę od taty pożyczoną, więc strzelałem. Strzelano z 5 stanowisk z odległości 10 metrów. Dodajmy, że strzelcy walczyli o nie byle jaką nagrodę, ale o puchar 4. Pułku Powstańców Śląskich imienia Stefana Batorego powiatu toszecko-gliwickiego. 3, 2, 1. 8 kilometrów to dystans, jaki musieli pokonać uczestnicy biegu o złotą kaczkę. W Toszku impreza odbyła się po raz pierwszy. Z tego, co już widzę, to przyjmie się chyba tradycja tego typu biegu w tym okresie czasu, czyli maju, bo widzę, że frekwencja dopisuje. Mamy pogodę bardzo ładną, emocje dopisują, no i uśmiech na ustach dzieci i również dorosłych, bo są tutaj całe rodziny. Brakowało tutaj w naszym rejonie właśnie jakiejkolwiek takiej imprezy biegowej Nordic Walking, gdzie właśnie byśmy mogli jeszcze właśnie połączyć jakby całe rodziny, które by mogły razem wspólnie porywalizować, wspólnie się pobawić. W biegu wzięły udział także osoby niepełnosprawne, nie było również żadnych ograniczeń wiekowych. No impreza na pewno potrzebna w Toszku, już od pewnego czasu mieszkańcy pytali, czy jest możliwość organizowania imprezy sportowej dla biegaczy, dla osób, które chodzą z kijami. Myślę, że po frekwencji widać, że ta impreza była bardzo potrzebna i że się przyjęła. Również sami uczestnicy nie kryli swojego zadowolenia. Liczę na to, że będzie dużo atrakcji. Teren widzę jest wymagający, tak więc liczymy na dobry wynik. A skąd pan przyjechał? Z Zabrza. A jaka atmosfera tutaj panuje pana zdaniem? Jak widać bardzo, bardzo przyjemnie, aktywnie, tak więc bardzo, bardzo przyjemnie. A jak się panią podoba? No okolica przepiękna, jesteśmy tu pierwszy raz, także super, pogoda świetna. Także mam nadzieję, że damy radę, młodzież dała radę, to my też musimy dać. Fajnie było, ciężko było, ale było fajnie.
a biegacze musieli pokonać 8-kilometrową trasę ulicami Toszka, ścieżkami parkowymi czy drogami polnymi w kierunku wzgórza Sylwii. Już po raz 10 zamek w Toszku opanowali dzielni rycerze i ich nadobne białogłowy. 17 maja odbyły się bowiem tradycyjne brewerie toszeckie. Wspaniała lekcja historii, ponieważ nie na co dzień można zobaczyć i dotknąć swoimi rękoma autentycznych niejednokrotnie strojów, przedmiotów, zakosztować kuchni historycznej, ponieważ tutaj również co roku mamy kuchnię historyczną, podpłomyki i różne inne specjały z dawnych czasów. Podczas takiej imprezy można się było wiele nauczyć, ale przede wszystkim świetnie bawić i spędzić aktywnie czas. Przygotowano bowiem wiele atrakcji dla całych rodzin. Można się było nauczyć tańca renesansowego, fechtunku mieczem, postrzelać z łuku. Brewerie przyciągnęły nie tylko wojów, ale także i artystów, rzeźbiarzy, którzy tworzyli inspirując się toszecką historią. Będzie to figura Białej Damy. Jest to postać z legendy z tego zamku. Córka klucznika, która umarła z rozpaczy, z miłości do właściciela zamku. Po dziedzińcu rozchodziły się zaś cudowne zapachy wprost ze średniowiecznej kuchni. Gotujemy według naszych starych, tradycyjnych, tak naprawdę średniowiecznych przepisów, które my jako kuchnia sobie sami tłumaczymy. Brewerie zakończyły się tradycyjnie koncertem, tym razem zespołu Sąsiedzi.